Witamy w podcaście Studyjnie. Witamy w Studyjnie. Naszym dzisiejszym gościem będzie Aleksandra Pakuła, trenerka etykiety, założycielka Instytutu Etykiety i autorka książki z klasą Wademekum Współczesnej Damy. Aleksandra szerzy wiedzę na temat savoir-vivre, prowadzi szkolenia, działa także w internecie. Posiada bloga, kanał na YouTubie, Facebooka i Instagrama, gdzie można odnaleźć dzienną dawkę wiedzy oraz ciekawostki z zakresu dobrych manier. Witamy Cię, Aleksandro. Cześć. Chciałabym zacząć od pytania, jako że to jest podcast Studyjnie. Czy chciałabyś nam powiedzieć, co studiowałaś? Studiowałam dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Warszawskim, na licencjacie ze specjalnością Public Relations i Marketing Medialny. Magisterkę zrobiłam już stricte z dziennikarstwa, więc jestem z wykształcenia dziennikarzem i PR-owcem. No i tak naprawdę pracuję w tych dwóch zawodach, bo tworzę po prostu swoje media i kreuję swój wizerunek jako po prostu marki. Rzeczywiście, przeglądając wszystkie Twoje media społecznościowe, można zauważyć, że zdecydowanie masz w tym doświadczenie. I skąd taki wybór kierunku? Czy zawsze chciałaś robić coś w tę stronę? Nie, zupełnie nie. Ja kompletnie tak naprawdę nie wiedziałam, co chcę ze sobą zrobić. Wiedziałam, że raczej kierunki jakieś ścisłe nie są tym, co chcę wybrać. Wcale nie było tak, że ja byłam beznadziejna na przykład z matematyki, byłam beznadziejna z fizyki. To tak, zgubiłam się na pierwszej lekcji fizyki i już dalej nie wiedziałam, co się dzieje do końca mojej edukacji, ale z matematyką na przykład radziłam sobie zawsze dobrze, czy z biologią, z chemii też, jakbym się jej uczyła porządniej niż się uczyłam, to byłoby w porządku, no ale wiedziałam, że to raczej nie jest coś, co mnie szczególnie interesuje. A ja pochodzę z nie takiego dużego miasta, bo z Ostrowca Świętokrzyskiego. I trochę wtedy jeszcze było tak, a przynajmniej tak było w mojej głowie, że jeśli ktoś dobrze się uczył, był dobrym uczniem, a ja takim byłam, to musi zostać albo lekarzem, albo prawnikiem. Mm-hmm. No ja wiedziałam, że właśnie lekarzem raczej nie, prawnikiem to była jedyna rzecz, jakiej w swoim życiu byłam pewna, że ja prawnikiem nie zostanę i nie chcę być, bo już wtedy wiedziałam, że to, co jest w serialach, to wcale tak nie wygląda praca prawnika. W związku z tym trochę nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Przez chwilę myślałam o psychologii, tylko moja ówczesna nauczycielka, co do tej pory uważam za coś bardzo krzywdzącego, powiedziała wtedy, że na psychologię idą osoby, które nie mają na siebie pomysłu. No ja wtedy jeszcze byłam straszliwie naiwna i po prostu wzięłam sobie jakoś do serca te słowa, no i tę psychologię sobie odpuściłam i tak patrząc na to, jakie te przedmioty będę zdawała na maturze, bo to tak naprawdę do nich się dostosowywałam, a nie przedmioty do kierunku, stwierdziłam, że no dobra, pójdę na to dziennikarstwo, a dalej zobaczymy, co z tym wszystkim zrobimy. Wydawało mi się właśnie wtedy, że zajmę się właśnie jakąś reklamą, PR-em, ale to też nie do końca tak naprawdę z moimi wyobrażeniami się spotkało w rzeczywistości. To jest niesamowite, że mimo wszystko to się przydaje w tym momencie, więc ten wybór jednak zaowocował. I może chciałabyś się podzielić jakimiś najciekawszymi wspomnieniami ze studiów? Tak naprawdę, gdyby nie te studia, to ja nie byłabym dzisiaj tutaj, gdzie jestem, bo to jedne z zajęć właśnie sprawiły, że w ogóle etykietą się zainteresowałam. Umówmy się, etykieta to nie jest temat, o którym się jakoś szczególnie mówi, a na pewno jeszcze 10 lat temu się szczególnie o tym nie mówiło. W związku z tym na UW mieliśmy takie zajęcia, które się nazywały etykieta językowa, które prowadziła profesor Małgorzata Marcjanik. Trochę na początku nie wiedziałam, o czym będą te zajęcia. No etykieta, okej, w sumie mnie to całkiem, mogę powiedzieć, że mnie to interesowało, gdzieś tam, gdy o tym słyszałam, ale wtedy pani profesor weszła do sali na te zajęcia, ja spojrzałam na nią, zobaczyłam, jak zwraca się do studentów, w jaki sposób mówi, w jaki sposób się porusza, no po prostu było coś wokół pani profesor takiego niebywałego, że ja sobie wtedy pomyślałam, że ja chciałabym być taka jak ona. Ten autorytet, ten szacunek, no to było coś, co do dzisiaj pamiętam i wtedy tak naprawdę zaczęłam się tym interesować i dokształcać samodzielnie, bo nie ma czegoś takiego kierunku studiów na przykład, który by był gdzieś z tym jakoś silniej związany. W związku z tym tylko ze względu na tę historię jestem dzisiaj tutaj, gdzie jestem, więc studia absolutnie nie były straconym czasem. Czyli nazwałabyś tamte zajęcia taką bazą pod to, co zaczęłaś teraz robić? To był taki przełom. To jest trochę tak, jak mamy
jakąś opowieść, na przykład jakąś powieść, jakąkolwiek taką książkę czy film i jest w pewnym momencie taki punkt kulminacyjny, ten moment, kiedy bohater spotyka się z jakąś przeciwnością albo czymś takim i myślę, że to wtedy był jeden z moich takich punktów kulminacyjnych. Dlatego chciałam zapytać też, czym w ogóle jest savoir vivre, czy chciałabyś nam przybliżyć znaczenie tego pojęcia? Savoir vivre to jest sztuka życia tak naprawdę. To jest pewna filozofia, pewien sposób traktowania innych osób, pewne podejście do życia, kierowanie się jakimiś konkretnymi wartościami, pewną elegancją, szacunkiem do innych, rozumieniem tego, że może faktycznie w XXI wieku wszystko wolno, ale nie wszystko warto. Nie wszystko nam się po prostu opłaca, nie wszystko przynosi korzyść, można tak powiedzieć, cytując. To jest właśnie savoir vivre, to jest bardziej taka filozofia, a powiązany, często mylony w Polsce, traktowany tak naprawdę jako synonim w naszym języku, powiązana jest etykieta, która już jest bardziej takim zbiorem konkretnych zasad, jak należy się zachowywać, no bo zresztą etykietki, no to właśnie są jakieś takie informacje, nawet w języku po prostu takie słowo etykieta, jak nie wiem, etykieta na słoiku, jakiś zbiór zasad, jak czegoś używać, do czego coś służy. No i etykieta w kontekście dobrego wychowania też jest po prostu taką instrukcją obsługi życia. Wspominałaś o swoich zajęciach na uniwersytecie i o tym, że nie mamy takich łatwych źródeł, skąd możemy czerpać wiedzę o etykiecie, savoir vivre. Co byś nam polecała osobom, które chciałyby trochę się kształtować? Gorąco polecam obserwowanie moich mediów społecznościowych, bo tam już jest naprawdę przez 5 lat mojej działalności w internecie, tam już jest cała masa wiedzy, ale to, co warto robić, to po prostu tak jak w wielu dziedzinach czytać i obserwować, chłonąć, nie być obojętnym na świat, patrzeć na wszystko krytycznym okiem, starać się rozumieć, czytać, czyli po prostu znajdować sobie literaturę, ale tutaj bardzo mocno sugerowałabym też ćwiczyć etykietę jednocześnie z nauką języków obcych, bo trochę mamy taki problem, dostrzegam w naszej polskiej literaturze poświęconej właśnie etykiecie, że trochę to momentami jest jedno i to samo i co najlepsze, powielane są dokładnie te same błędy ze względu na błędy w tłumaczeniach, że coś jest tłumaczone na przykład z oceanu, pojawia się błąd w tłumaczeniu w jednej książce i następnie tak pojawia się wreszcie literaturę. Niemniej faktycznie jest bardzo dużo przydatnych tytułów, taką Biblią, ale już bardzo konkretną, jak na przykład ktoś też pracuje, jest asystentką albo pracuje gdzieś na przykład w jakimś urzędzie, w jakimś powiązanym, nie może stricte jakimś ważnym, ale gdzieś tam z dyplomacją, to taką Biblią jest Protokół dyplomatyczny Tomasza Orłowskiego. To jest naprawdę już taka porządna księga, która łączy te zasady międzynarodowe, ale też z codzienną etykietą. Niemniej można naprawdę sporo poszukać, a poza takimi książkami to czymś, co jest bardzo wartościowe, to jest obserwowanie rodzin królewskich. To jest taka pozostałość, która może nam też pokazać, jak bardzo różny jest świat i jak te zasady się różnią na świecie, bo nam, naszej kulturze, naszym zasadom najbliższa będzie tak naprawdę brytyjska rodzina królewska. Troszkę dalej nam będzie na przykład do hiszpańskiej, bo hiszpańska rodzina królewska jest już bardziej, nazwijmy to, frywolna, ale jeszcze zupełnie inaczej zachowują się Skandynawowie. Niby to wszystko jest gdzieś ten krąg kulturowy europejski, a mimo wszystko się różni. Nie mówiąc już o tym, gdy spojrzymy na przykład na zwyczaje cesarza Japonii i w ogóle tamtejszego dworu czy jakichś krajów arabskich. Więc warto to oglądać, warto starać się sobie połączyć to w całość, ale obserwowanie rodzin królewskich daje też takie zdrowe spojrzenie na świat, bo ci ludzie nie traktują tego wszystkiego śmiertelnie, poważnie, tak jak nam się czasami wydaje. Weźmy królową Elżbietę, która zaczęła kroić na szczycie chyba G7, o ile się nie mylę, tort szablą. W związku z tym, no to pokazuje, że takie posiadanie też dystansu nadal jest w zgodzie z dobrymi manierami i tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi, żeby zachowywać się tak, by inni czuli się dobrze w naszym towarzystwie. Naprawdę cieszę się, że podałaś nam tyle źródeł. I teraz mam kolejne pytanie. W jakich sytuacjach powinniśmy znać podstawowe zasady savoir vivre, aby nie popełnić faux pas? Jakie są twoim zdaniem najważniejsze? Czy ciągle powinniśmy uważać, czy raczej wysilić się w poszczególnych momentach bardziej?
Jakbyśmy tak ciągle uważali, to byśmy oszaleli w pewnym momencie. To jest też często taki problem początkującego, który ja też gdzieś przeszłam. Gdy zaczynamy się czymś fascynować, to nagle chcemy iść bardzo w zgodzie, kompletnie, literalnie z jakimiś zasadami. Ja też to przeszłam, to jest absolutnie fatalne, nie przynosi to nic dobrego. Niemniej w życiu bardzo wielu z nas, a na pewno bardzo wielu studentów, takim pierwszym porządnym zderzeniem z dobrymi manierami, ja zawsze podaję przykład rozmowy kwalifikacyjnej. Bo w ten sposób bardzo wiele osób na mnie trafia, gdyż wybierają się na rozmowę kwalifikacyjną, może to być jedna z pierwszych, może to być już seria i po prostu jakichś niepowodzeń szukamy pomysłu, dlaczego to wszystko się dzieje i okazuje się, że my naprawdę zaczynają zależeć, jak należy się ubrać, jak należy się zachowywać, kto komu ma podać rękę, kto komu się przedstawia, czy usiąść, czy czekać, czy przejść przez drzwi, gdy ktoś nas przepuszcza. Tutaj pojawia się taka cała seria właśnie pytań, jak się zachować, więc naprawdę to się przydaje, bo na takiej rozmowie kwalifikacyjnej powinniśmy być skupieni na tym, co mamy do powiedzenia, a nie na tym, jak się zachować, bo to, jak się zachować, najlepiej jest mieć właśnie w małym palcu. Wiedza na temat tego, jak się zachować, dodaje nam po prostu pewności siebie, czujemy się właściwymi osobami na właściwym miejscu, nie musimy przejmować się jakimiś właśnie jakimiś takimi drobiazgami, które naprawdę bardzo łatwo jest pojąć, zrozumieć i później przez analogię stosować, a drugą taką sytuacją, już zabawniejszą dla mnie, to jest spotkanie na przykład z przyszłą teściową, albo teściem, albo właśnie jakąś taką rodziną ukochanego, bo wtedy wybieramy się na jakiś obiad i jest tak, z jednej strony chciałabym zrobić dobre wrażenie, ale jak, bo tutaj nie znam ich, nie wiem, czego będą oczekiwali, tutaj będzie jakaś herbatka, może obiad, czy nie wypadnę źle, no i to też jest taki moment, kiedy się tym naprawdę zaczynamy interesować, więc warto wiedzieć, warto znać zasady, by wiedzieć, kiedy je warto przestrzegać, a kiedy warto je łamać. To prawda. Przykre jest to, że nie jesteśmy tego uczeni od dzieciństwa, bo dopiero potem sami jako dorośli ludzie zaczynamy szukać źródeł, więc zdecydowanie ta wiedza powinna być przekazywana już gdzieś w tych wcześniejszych latach, żeby po prostu nie czuć się zagubionym w tym życiu. I to jest bardzo krzywdzące, co się teraz dzieje, ponieważ teraz, od dawna, bo to nie jest tak, że mamy teraz na przykład złe czasy, zawsze tak się mówi, im starszy się człowiek staje, tym bardziej jest, że teraz jest źle, kiedyś to było. Niemniej bardzo często się teraz mówi i młodszym, i starszym ludziom, że właśnie można nam wszystko, że jakieś wzorne zasady, że nie ma po co tego przestrzegać, to są same ograniczenia i to jest wielka bzdura. To mówią tylko osoby, które kompletnie nie wiedzą, o czym mówią. Wydaje mi się to naprawdę czymś zupełnie abstrakcyjnym, oderwanym od rzeczywistości i na przykład w kontekście kobiet, że musimy chodzić zakryte od góry do dołu i tylko na wszystko się zgadzać, bo absolutnie nie na tym polegają dobre maniery. I gdyby to było rozumiane, to może faktycznie ta wiedza byłaby przemycana. Chociaż ja dostaję sporo wiadomości na przykład od nauczycielek, które mówią, że na lekcjach wychowawczych poruszają gdzieś ten temat, dzielą się ze swoimi uczniami takimi wiadomościami, więc bardzo mnie to cieszy, bo ja moje lekcje wychowawcze ze szkoły pamiętam raczej jako moment na zruganie klasy za to, że była zła i na przyjęcie usprawiedliwień. I na tym mniej więcej się kończyły te lekcje wychowawcze, więc jeśli to się zmieniło, to naprawdę świetnie. Tak, u mnie raczej wyglądały podobnie. Dlatego chciałabym też zapytać odnośnie tego, co powiedziałaś. Jak oceniasz znajomość savoir-vivre wśród ludzi XXI wieku? Myślę, że nie jest z nami tak naprawdę tak źle, bo ostatecznie jakoś sobie radzimy. To nie jest tak, że rzucamy się sobie na ulicy gardeł, więc nie twierdzę, że jest z nami jakoś bardzo źle i widzę, że rzeczywiście potrzeba zdobywania tej wiedzy też gdzieś w nas jest, a to bardzo dobrze. Więc na pewno nie będę pierwszą, która będzie nas krytykowała, ale właśnie może ze względu na to, że czasami zaprzeczamy potrzebom istnienia takich zasad, to czujemy się bardzo zagubieni, bo też na przykład boimy się, że nie będziemy my jako kobiety nowoczesnymi feministkami, jeśli damy się tutaj, damy sobie wmówić jakieś zasady, a to nieprawda i prędzej czy później gdzieś tam to zaczynamy rozumieć. Tak, to prawda i w tym momencie ludzie też zaczynają szukać tych wskazówek i z tego, co wiem, prowadzisz wiele szkoleń. Z jakich zakresów prowadzisz szkolenia i czym one się charakteryzują?
O, tak naprawdę z wielu zakresów, ale to nie jest absolutnie mydło i powidło. Tak najczęściej w ogóle jakie szkolenia prowadzę, to oczywiście są szkolenia związane z etykietą biznesu, bo firmy rozumieją, że ich pracownik jest ich wizytówką, a taką pierwszą wizytówką są najczęściej asystentki, dlatego asystentki, recepcjonistki to są osoby, z którymi najczęściej się spotykam, a mam z nimi naprawdę o czym rozmawiać, ponieważ ja przez 2 lata mojego życia i jeszcze na studiach pracowałam właśnie jako asystentka, recepcjonistka w banku, więc wiem po prostu z czym to się je. Więc etykieta biznesu to jedno dla osób zajmujących się bardzo różnymi rzeczami w firmie, właśnie dla asystentek, dla przedstawicieli handlowych, dla zwykłych pracowników, często właśnie jako taki benefit po prostu pracowniczy. Prowadzę moje autorskie szkolenia związane właśnie na przykład z elegancją u kobiet czy z dobrymi manierami przy stole. 2022 rok będzie tak naprawdę pod tym względem przełomowy, ponieważ 2021 upłynął mi pod znakiem książki, a 2022 będzie na pewno pierwsza część też wpłynęła pod znakiem rozpoczęcia szkoleń otwartych w całej Polsce, w różnych dużych miastach Polski, z różnych zakresów, więc myślę, że jeszcze tam się spotkamy i warto gdzieś tych informacji pilnować, jeśli jest się zainteresowanym właśnie poszerzaniem wiedzy w ten sposób, bo to nie są takie szkolenia, podczas których się słucha po prostu wykładu, tylko aktywne zajęcia, warsztaty, podczas których wszystko można przećwiczyć na własnej skórze. Do tematu książki na pewno będę chciała jeszcze powrócić. Odpowiedziałaś już w większości na pytanie, kto uczestniczy głównie w swoich szkoleniach. Czy oprócz firm osoby prywatne też się zgłaszają właśnie do tych szkoleń na temat etykiety? To są szkolenia dla kobiet, bo widziałam tam takie zatytułowane szkoleniem dla dam, tak? I kobiety, i mężczyźni oczywiście odbywają się takie szkolenia po prostu jeden na jeden w ramach konkretnego dostosowanego programu, ale one wcale nie są takie najczęstsze, bo dużo łatwiej. Tak ja wnioskuję często, że czasami trudno nam się jest przyznać z jakichś swoich braków, tak właśnie w kontekście, że to tylko ja, więc częściej na przykład namawia się cały zespół na takie szkolenie, ale też na przykład uczniowie, studenci, dla nich też zdarzyło mi się prowadzić zajęcia na przykład na Uniwersytecie Jagiellońskim, więc studenci, uczniowie, ale też seniorzy na przykład jako słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, lub jakieś takie właśnie społeczności gdzieś w jakichś miastach, miasteczkach, to wszystko się zdarza, więc są to naprawdę bardzo zróżnicowane grupy. Rozumiem. A co podczas takich szkoleń sprawia najwięcej problemów albo bywa największym zaskoczeniem? Widzisz może jakiś wspólny mianownik w tym wszystkim? Tak, mówienie o sobie. Zawsze moment, w którym jest mówienie o przedstawianiu się, o tym jak się przedstawić, żeby powiedzieć coś o sobie, żeby umieć się zaprezentować, żeby przygotować taką, to się mówi po polsku, przemowę w windzie, żeby w ciągu tam 15-30 sekund powiedzieć o sobie jak najwięcej, to moment, w którym trzeba o sobie coś powiedzieć, to jest ten najtrudniejszy dla wielu uczestników, bo łatwo nam się mówi o kimś, ale już o sobie, to może niekoniecznie. Mamy też w Polsce tendencję do przesadzonej skromności, w związku z tym absolutnie będziemy zawsze umniejszamy swoim osiągnięciom, dokonaniom wartości, w związku z tym właśnie to mówienie o sobie, ćwiczenie, wymienienie na przykład jakichś trzech cech, zainteresowań przychodzi nam trudno i już mnie to w ogóle nie dziwi. Zawsze właśnie przesuwam sobie moment przedstawiania się sobie wzajemnie, tą na przykład drugą godzinę szkolenia, żeby już chociaż trochę się poznać, bo wtedy uczestnicy się otwierają. Na początku właśnie przedstawiam się tylko ja i tutaj można by to uznać właśnie za faux pas, że nie pytam uczestników, by to się o sobie powiedzieli, ale już naprawdę z doświadczenia wiem, że wtedy co najwyżej mogą mi powiedzieć swoje imię, bo jeszcze kompletnie się nie znam, a gdy przez tę godzinę uda mi się opowiedzieć kilka dowcipów i kompromitujących historii z mojego życia, bo to jest zawsze baza szkolenia, gdy opowiadam o tym, co mi się zdarzyło i jak należy tego uniknąć, to już jest znacznie łatwiej. Zdecydowanie dzielenie się własnymi wpadkami najbardziej otwiera ludzi. O tak. Jestem ciekawa też, jak ja bym wypadła. Szczerze powiedziawszy, nigdy nie próbowałam przedstawić się w ciągu 15 sekund, więc na pewno będę próbować. Chciałabym teraz przejść do Twoich mediów społecznościowych. Przeglądając je, byłam pod wrażeniem, dużej ilości portali się udzielasz, jak regularne są wpisy i jak udaje Ci się tak sprawnie prowadzić te media społecznościowe i Instagrama, Facebooka, bloga. Masz jakiś grafik? Jak z tym działasz?
To jest coś, z czego ja wcale nie uważam za szczególnie sprawnie działające, bo dzieje się tak strasznie dużo, że trudno jest mi nad tym chaosem zapanować. Niemniej ja staram się być raczej w życiu osobą uporządkowaną i konsekwentną. Wynika to z tego, że ja przez całe swoje dzieciństwo byłam szalenie niekonsekwentna. Próbowałam absolutnie wszystkiego i nic nie kończyłam. W związku z tym nigdy w niczym nie byłam bardzo dobra, bo na przykład zaczynałam różne sporty i po 6 miesiącach mi się nudziło i moi rodzice pozwalali mi z nich rezygnować i zajmować się kolejnymi. W związku z tym sama wyciągnęłam lekcje z tego dzieciństwa i zobaczyłam, że jeśli tak będę dotykać wszystkiego i porzucać, to raczej nic z tego nie będzie. To może ja się do czegoś przyłożę. Początki są zawsze najtrudniejsze i dlatego na przykład, gdy pojawia się jakaś, mówiąc w cudzysłowie, mówię to świadomie, konkurencja, bo nieprawdziwa konkurencja, tylko osoby, które rzeczywiście kopiują te działania często właściwie jeden do jednego, to zupełnie się tym już nie przejmuję, ponieważ ja wiem, że konsekwencja w wykonaniu osób, które muszą wszystko kopiować, absolutnie nie jest ich mocną stroną i potrwa to właśnie 3 miesiące, 6 miesięcy i będzie po wszystkim. Żeby zarządzić wieloma mediami społecznościowymi, trzeba na to jakiegoś planu. Trzeba się czasami dosłownie zmusić do tego, by zrobić jakieś zdjęcie, by nagrać jakiś film, by przygotować jakiś wpis, by udać się na jakiś wywiad, gdziekolwiek. To czasami jest naprawdę bardzo trudne i widzowie z drugiej strony tego nie widzą, bo to nie jest, ja kocham to wszystko tworzyć, to jest moja pasja wielka, ale też mam gorsze dni i wiem, że w niedzielę publikuję nowy film, jest sobota, ja nic nie mam, nie mam siły, mam dzień, kiedy mam po prostu tragiczny czas i siedzę załamana i na te 20 minut podczas 20-minutowego filmu, kręci się go mniej więcej kilka godzin, ja się muszę uśmiechać i muszę się dzielić z dobrą energią. No i to wymaga jakiejś samodyscypliny, to nie jest tak, że ja dziś powiem, że mnie się nie chce i zostawiam to wszystko, bo po tej drugiej stronie jest kilkadziesiąt tysięcy osób, które na to po prostu czekają, które pytają. Ja mam w poniedziałki i czwartki na Instagramie prowadzę takie testy z etykiety, 5 pytań i wyjaśniam, dlaczego odpowiedź jest taka, a nie inna. I gdy one się nie pojawiają z różnych względów, to dostaję dosłownie dziesiątki wiadomości, gdzie jest z etykiety dzisiaj. Bo ja zawsze mam na przykład taki zwyczaj, że usypiam dzieci, a potem sobie robię test z etykiety. A ja to zawsze robię przed snem, a ja wstaję i z kawą. Więc te osoby są naprawdę przyzwyczajone do tego, że to jest i ja też się czuję zobowiązana, bo gdyby nie moja społeczność, mnie by nie było. To moja społeczność decyduje o tym, czy ja jestem, czy mam dla kogoś tworzyć, więc też czuję pewną odpowiedzialność. Na pewno odpowiedzialność, ale jestem pod wrażeniem takiego odbioru, że ludzie naprawdę się przywiązują. To na pewno jest motywacja, żeby ogromna. Robić to dalej. Ja mam niezwykle zaangażowaną społeczność. Nie jest to łatwe mieć zaangażowaną społeczność, bo zaangażowana społeczność to oznacza dosłownie setki wiadomości dziennie. Jeden człowiek nie jest w stanie na to odpowiedzieć. Bardzo często są wielcy twórcy, którzy tak naprawdę ze swoją społecznością mają dość nikłe relacje, bo są to osoby, które gdzieś tam podglądamy, ale jakoś szczególnie się z nimi nie komunikujemy, a ja dostaję codziennie naprawdę bardzo wiele pytań i osoby dzielą się ze mną swoimi po prostu problemami, bo w pracy ktoś je jakoś potraktował, bo mają jakieś wyzwanie, bo ubierają się na rozmowy kwalifikacyjne. Ja już nie wiem, ile widziałam różnych stylizacji z pytaniem, czy mogę się tak ubrać na rozmowę kwalifikacyjną, bo ktoś ma właśnie problem gdzieś w rodzinie. Bardzo, bardzo różne pytania. Staram się na nie odpowiadać, ale taką moją właśnie piętą achillesową są wiadomości, bo często mam tak, że gdzieś odczytam tę wiadomość w biegu, zaraz odpowiem, ale ona jest przykrywana kolejnymi. Ja już nie jestem w stanie do niej wrócić, więc też zawsze mówię swoim odbiorcom, żeby się przypominali ze swoimi pytaniami, bo to po prostu przepada. Instagram jest w ogóle strasznie wrednym medium, bo naprawdę chowa czasami te wiadomości. W związku z tym, tak, zaangażowana społeczność to jest błogosławieństwo, to jest coś cudownego, ale też trzeba mieć świadomość, że łaska Instagrama i łaska społeczności trochę na pstrym koniu jeździ i bardzo łatwo jest ją stracić, więc dbanie o osoby, z którymi rozmawiam, ja najczęściej kojarzę. Ja pamiętam, o czym do mnie piszą, przeglądam sobie ich profile, żeby sprawdzić, kim są, jakimi są osobami. Zazwyczaj znam ich imiona i nazwiska, kojarzę nicki, zdjęcia, twarze, więc to nie są dla mnie anonimowe osoby. Przypuszczam, że dostając tyle pytań, czerpiesz też jakąś inspirację do dalszej działalności, tworzenia filmów, wpisów. Może chciałabyś nam powiedzieć właśnie skąd masz te pomysły na dalszą twórczość?
Tak, te wiadomości, te pytania to jest największa inspiracja, motywacja, no bo o takich problemach, o jakie pytają mnie właśnie moi odbiorcy, ja bym w życiu na niej nie wpadła, bo życie właśnie pisze najlepsze scenariusze. W związku z tym te wiadomości to jest naprawdę kopalnia inspiracji. No a poza tym to oczywiście z własnego życia, z tym, że widzę swoje problemy, widzę gdzieś jakieś braki, coś zaobserwuję, chociaż to też nie jest tak, że ja się jakoś szczególnie przyglądam na przykład fopa popełnionym przez innych, bo gdybym to robiła, to oszalałabym. Nie zwracam na to jakoś szczególnej uwagi. Niemniej, gdy szukam inspiracji, to naprawdę wszędzie można ją znaleźć. A ile zajmuje Ci stworzenie takiego filmu albo wpisu na blogu? Ile się przygotowujesz albo ile zajmuje sam proces pisania? Film na YouTubie to jest pełne 2 dni tak naprawdę. Najpierw wymyślenia tematu i sobie napisania jakiegoś scenariusza, choćby tylko w kilku punktach jakichś konkretnych. To jest zawsze kilka godzin. Następnie nagrywanie. W nagrywaniu najtrudniejsze jest zawsze porozstawianie wszystkiego i ustawienie wszystkiego i przygotowanie siebie, bo to jest taką rzeczą, z którą się zderzyłam na początku bardzo mocno. To jest właśnie niełaska kamery, aparatu i lamp, bo w nich wygląda się zupełnie inaczej niż przed lustrem. W związku z tym na przykład makijaż, który sobie przygotowujemy na co dzień, wygląda jakoś kuriozalnie w takich mocnych lampach. Więc no, to też jest taki moment, no, z którym gdzieś wielu twórców na początku się spotyka, że to też trzeba opanować. Później jest nagranie. Taki 20-minutowy film nagrywa się właśnie najczęściej jakieś tam 2 godziny. To jest ten moment nagrania. Później jest jeszcze czas montowania. Montowanie jest strasznie długim i żmudnym procesem. Następnie trzeba przygotować takie rzeczy jak miniaturka, jak opis, poczekać 100 lat, aż YouTube sprawdzi, czy nasz film jest właściwy i się nadaje i można go opublikować. Więc film na YouTubie to jest takie spokojnie 2 dni robocze, a trudniejsze to jest w ogóle, ja przygotowywałam taki film w pewnym momencie zainspirowana wypowiedzią jednej z znanych postaci, ile powinien kosztować pierścionek zaręczynowy. Właśnie pewna ekspertka powiedziała w wywiadzie, że chyba 2-krotność albo 3-krotność miesięcznej pensji. No i ja wtedy wybuchłam śmiechem i stwierdziłam, że ja muszę na to odpowiedzieć, ale nie po prostu w jakiś niegrzeczny sposób wyśmiewając to, tylko znaleźć wszelkie argumenty, dlaczego to jest bzdurą. I przygotowywałam właśnie odcinek, skąd się wzięły pierścionki zaręczynowe, dlaczego mają kosztować tyle, ile kosztują, dlaczego tylko z diamentami, bo to jest efekt gigantycznej kampanii marketingowej w pewnym momencie związanej z napływem diamentów, więc przygotowanie tam scenariusza i w ogóle znalezienie tego wszystkiego zajęło mi tak spokojnie tydzień szukania. Ja miałam wielki Bristol rozłożony na podłodze, gdzie robiłam sobie taką po prostu mapę myśli, z którego punktu, do którego gdzieś chcę dojść. Podobnie jest zresztą z prowadzeniem Instagrama. Zrobienie na przykład zdjęć to wcale nie jest takie hopsa-siup, bo takie zwykłe zdjęcia można wrzucić w różnych okazjach i jest dużo łatwiej. Niemniej ja mam, tak wygląda mój Instagram, że jest przeplatane takie normalne zdjęcie i zdjęcie, taka lekcja, porównanie, jak robimy i jak nie robimy. No i to już zawsze musi być zainscenizowane. Staram się też teraz więcej, żeby pojawiło się takich treści związanych gdzieś z relacjami damsko-męskimi, więc też potrzebuję drugiej osoby, trzeba to jakoś obsłużyć. No to jest trochę zabawy. To czasami gdzieś tam się pojawia właśnie jakiś taki argument, że praca gdzieś twórcy internetowego to jest leżenie do góry brzuchem i czerpanie tylko wynagrodzenia. No może gdzieś, raczej na pewno tak może się tak zdarzyć w przypadku jakichś osób, które nie prowadzą działań edukacyjnych, tylko stricte właśnie na przykład związane ze sprzedawaniem po prostu ich wizerunku, ale edukowanie w internecie, no to jest taki pełen etat, to spokojnie. W takim wypadku, która z form jest Twoją ulubioną? Blog, Facebook, Instagram? Instagram i YouTube. Facebook jest takim medium, które jest przeze mnie bardzo zaniedbane, bo Facebook jest niewdzięczny. Facebook jako platforma, nie jako osoby, które są na Facebooku. Facebook w pewnym momencie zupełnie ściął kluczowe słowo dla twórców, czyli zasięgi. Nikt nie widzi naszych postów, więc Facebook to raczej ciągle staram się tam wrócić i zacząć to prowadzić, ale idzie mi to bardzo średnio. Instagram bardzo lubię, bo tam jest najłatwiejszy kontakt. Są Insta Stories, na których po prostu można pokazywać swoje codzienne życie i jakieś takie właśnie w moim przypadku etykietowe problemy dnia codziennego, ale YouTube też. YouTube jest najszybciej rozwijającym się, przynoszącym najszybszy
najszybciej rosnącym, więc YouTube'a też bardzo lubię, ale YouTube jest zdecydowanie najbardziej czasochłonny. Ostatnio sięgnęłaś też po kompletnie inną i nową formę. Co skłoniło Cię do napisania książki, wybrania tej konkretnej formy i szerzenia wiedzy w ten sposób? Prośby i wnioski o napisanie tej książki od moich odbiorców. Ja do tej książki zabierałam się bardzo długo. Od 5 lat działam w internecie i spokojnie od 3 też stwierdziłam, że napiszę książkę i dobrze, że jej nie napisałam 3 lata temu, bo ona by się niekoniecznie nadawała do czytania. To nie byłoby tak przemyślany utwór, nazwijmy ją utworem. Jest teraz. Byłam ciągle pytana o książki, jakie polecam i dlaczego jeszcze nie ma mojej książki, w której właśnie skondensowana jest ta wiedza, bo gdzieś ten mój lekki, żartobliwy sposób przekazywania wiedzy się wielu osobom podoba. No ale na początku, w związku z tym, że książka to jest bardzo długi proces, a ja długodystansowcem, co niekoniecznie jestem, ja w talentach Galupa mam aktywatora w pierwszej piątce, w związku z tym ja bardzo chętnie wszystko zaczynam, ale strategicznych talentów w pierwszej dziesiątce to nie mam ani jednego, w związku z tym dalej to idzie mi już trochę gorzej. Więc najpierw sobie wyszukiwałam powody, dlaczego ja nie napiszę tej książki. No i takim kluczowym powodem było szukanie wydawnictwa. Moje poszukiwanie wydawnictwa było jakimś kuriozalnym procesem wpadek i nieporozumień, bo nie byłam w stanie go tak naprawdę znaleźć, nie rozumieliśmy się, albo twierdzono, że moja książka kompletnie się nie sprzeda, bo nikogo nie interesuje dzisiaj Savoir Vivre, albo próbowano z niej zrobić właśnie coś dziwnego. W związku z tym no łatwo było mówić, że no nie da się, no a jak ja sobie poradzę z samodzielnym wydaniem książki? Aż już jak tak chodziłam i marudziłam, że ja bym chciała, ale nie mogę, to wtedy mój partner powiedział mi, weź ty po prostu napisz tę książkę, a później się zaczniesz martwić, co z nią zrobisz. No i tak też się stało, on mi to powiedział w grudniu, ja na samym początku stycznia siadłam do pisania tej książki, napisałam ją w 3 miesiące, skończyłam chyba, zaczęłam 1 stycznia dosłownie pisać jako nowy rok, nowe postanowienia, skończyłam 16 kwietnia. No i w tym sposobem zaczęłam samodzielny proces wydawniczy, bo wtedy stwierdziłam, że nie, to dziecko jest tak dobre, że ja go nie oddam w inne ręce. Wiele osób, które nigdy nie zajmowało się wydawaniem książki, nie wie, że autor oddając swoją książkę, publikując ją, w wydawnictwie traci tak naprawdę nad nią panowanie, bo my napiszemy książkę, jest dobra książka, wydawnictwo stwierdza na przykład nagle, że w sumie to już nie będziemy jej drukowali i cała książka umiera, bo prawa majątkowe zostały oddane wydawnictwu. W związku z tym ja nie chciałam, żeby moją książkę spotkał taki los i postanowiłam, że wydam ją sama. Trwało, było trudno, bo to pierwszy mój kontakt z produkcją produktu fizycznego, no ale udało się i zdecydowanie dzisiaj nie w sposób niegrzeczny i jakiś obrażający, ale mam ochotę po prostu trochę zaśmiać się do tych osób, które stwierdziły, że etykieta w XXI wieku się nie sprzedaje. Przydaje się i to bardzo dobrze. W takim razie naprawdę gratuluję. Chciałam też zapytać, jak wyglądał proces planowania pisania takiej książki, bo to jest zdecydowanie większe przedsięwzięcie. I jak dobierałaś tematy do tego, co chcesz włożyć w swoją pierwszą publikację? Przede wszystkim, tak jak uczono mnie jeszcze w szkole przy pisaniu wypracowań, najpierw albo później przy na przykład pracy licencjackiej czy magisterskiej, czy najlepiej jest wyjść od planu jakiejś pracy, więc od napisania dla mnie spisu treści. Później to w każdym z tych rozdziałów ma się znaleźć. Ogromną bazą wiedzy był dla mnie mój blog, gdzie jest mnóstwo tekstów i po prostu ich rozszerzanie, rozbudowywanie, ale już posiadanie tej głównej idei i myśli i jakichś właśnie problemów wynikających z otrzymywanych przeze mnie pytań, to była gigantyczna pomoc. Po drugie, otoczyłam się źródłami, książkami, które mam i sprawdzałam, o czym piszą autorzy tamtych książek, jakie zagadnienia poruszają i czy one po prostu pasują do tej mojej konkretnej jednej książki. Pisanie tej pierwszej było dla mnie tyle ważne i też trudne, że ona nie bez powodu nazywa się Vademecum, bo to są właśnie takie najważniejsze informacje, ale na podstawie tej książki będą właśnie powstawały kolejne, więc ja sobie, pisząc tak naprawdę każdy rozdział, musiałam przyszykowywać trochę grunt do rozszerzania tych tematów w jakichś kolejnych publikacjach, no bo nie da się w jednej książce opisać wszystkiego, to by było niemożliwe, musiałaby powstać taka porządna objętość Starego i Nowego Testamentu, więc stworzenie też takiej bazy i następnie pisanie, tak jak wcześniej mówiłam o dyscyplinie, o organizacji,
Ja założyłam sobie, że będę pisała od 10 do 20 tysięcy znaków dziennie i starałam się to naprawdę robić. Siadałam, czy bolało, czy nie bolało. Czasami mi się bardzo nie chciało tego pisać, ale siadałam i pisałam. Oczywiście najłatwiej na samym początku się wypstrykałam z najłatwiejszych tematów, z tego, co im było najłatwiej napisać, a później przyszło do tych trudniejszych i już siedzieć i kombinować, jak to w ogóle ująć, jak to ugryźć. Więc tak zaczyna się w ogóle proces pisania książki, ale jeśli ktoś powie, że pisanie książki to jest trudne zadanie, to niech spróbuje ją wydać, bo naprawdę napisanie jej, gdyby ja musiałam zapanować tylko nad sobą, to naprawdę była znacznie prostsza sprawa niż zapanowanie nad wszystkimi osobami, które dalej musiały tę książkę wziąć w swoje ręce i też nad nią pracować w procesie wydawniczym. Jak się czujesz jako autorka? Mimo wszystko to jest inna forma niż to, co się dzieje w internecie i jak sądzisz, czy będziesz dalej chciała rozszerzać swoją działalność, jeżeli chodzi o książki? Zdecydowanie. Napisanie tej książki było zupełnie przełomowym momentem. To też w pewnym sensie był dla mnie taki test, jaką ja społeczność zbudowałam, czy ta społeczność mi ufa, czy uważa moją pracę za wartościową. To już nie jest darmowa wiedza z internetu, to już jest książka fizyczna, za którą trzeba zapłacić. Okazało się, że moja społeczność ufa mi bardzo, ponieważ ja wydałam, najpierw sprzedałam książkę w przedsprzedaży, sprzedałam ponad 1800 egzemplarzy w przedsprzedaży i przedsprzedaż odbyła się we wrześniu, a po 26 października miała rozpocząć się wysyłka, tylko że spotkałam się z wielkim kryzysem na rynku papierniczym, w efekcie brakowało tektury na moją twardą oprawę. No i ta wysyłka sprzedaży opóźniła się o miesiąc. Książki były wysyłane właśnie 25 listopada, zaczęły się wysyłać do pierwszych dni grudnia i tych 1800 osób zrezygnowały 3. Pozostałe osoby czekały, więc i wysyłały mi mnóstwo wsparcia, mnóstwo wiadomości, że oni mogą czekać w nieskończoność, bo wiedzą, że to będzie dobre, więc to też dało mi motywację do dalszego tworzenia i do pracy właśnie dla tych ludzi, którzy tak bardzo mi ufają i tak bardzo mi kibicują, bo to jest aż czasami trudno zrozumieć, że osoby, których się nie zna, tak bardzo mogą nam kibicować i w głowie mam już kolejną książkę na temat etykiety w biznesie, zbieram sobie do niej źródła, przychodzą do mnie książki z dziwnych miejsc świata, ale zbieram właśnie źródła, zbieram pomysły, szukam i w 2022 roku w końcówce myślę, że też pojawi się ta druga, ale ta jest na razie priorytetem, bo grudzień, czyli moment jej premiery, to jest po prostu klęska urodzaju dla mnie. Czyli planem na kolejny rok i na najbliższy czas jest książka na temat etykiety biznesu. Czy planujesz jeszcze jakieś przedsięwzięcia? 2022 rok to dla mnie jest właśnie taki bardzo duży rok, bo 2021 był zdecydowanie przełomowy, zmieniło się wszystko. Ja się bardzo rozwinęłam też moją firmę bardzo znacznie, ale 2022 to już mam zamiar się tak naprawdę porządnie oddać temu wszystkiemu i profesjonalizować to. Więc poza książką planuję też sprzedażą tej książki, pisaniem kolejnej książki, planuję też rozpoczęcie właśnie szkoleń otwartych, by nie tylko pracownicy na przykład dużych firm czy konkretne zorganizowane grupy mogły się na nie decydować, tylko też właśnie każdy z nas na szkolenie różnej długości, w różnej tematyce, więc to jest ten plan i rozwijanie mediów społecznościowych. YouTube i Instagram to są takie miejsca, którym w 2022 na pewno będę poświęcała jeszcze więcej czasu. Wszystko to brzmi bardzo ambitnie. Mam nadzieję i trzymam kciuki, że się uda. W takim razie, gdzie widzisz siebie za 10 lat? To jest bardzo trudne pytanie, to jest właśnie problem z moim strategicznym myśleniem. Naprawdę każdy, kto robił test Gallupa, wie, że wszystkim normalnym ludziom na świecie strategiczne talenty się pojawiają najczęściej w pierwszej piątce, a w pierwszej dziesiątce to na pewno. U mnie nie ma ich w pierwszej dziesiątce, pojawiają się na szarym końcu absolutnie. W związku z tym takie długodystansowe planowanie to nie jest moja mocna strona, ale tak naprawdę za 10 lat zamierzam prowadzić już naprawdę prężnie działającą firmę, która będzie specjalizowała się właśnie w pomaganiu ludziom czuć się lepiej, pewniej, właściwymi osobami na właściwym miejscu pod bardzo wieloma względami. Więc mam nadzieję, że mi się to uda z zupełnie żartobliwych rzeczy i w kontekście żartu. Całkiem niedawno tam, gdzie mieszkam, nagrywana była
czołówka do Tańca z Gwiazdami i ja przechodziłam i powiedziałam do mojego partnera, wiesz co, w sumie mogłabym zatańczyć, ale to oczywiście traktując zupełnie w formie żartu, niemniej sky is the limit. Dlaczego nie? Zawsze można spróbować. Tańczyłam przez pewien moment swojego życia, więc... Rozumiem. Taniec jest bardzo rozwijający. Też kocham tańczyć. Tak. Dziękuję Ci naprawdę bardzo uprzejmie za rozmowę. Sądzę, że jesteś wielką inspiracją, jeżeli chodzi o sposób bycia, etykietę i dobre maniery. Ja sama przeglądając swojego Instagrama, oglądając filmiki na YouTubie, poczułam, że chciałabym spróbować bardziej się zainteresować tematem i na pewno będę Cię śledzić. Już to robię. To samo polecam naszym słuchaczom. Powtórzę jeszcze raz. Naszym dzisiejszym gościem była Aleksandra Pakuła. Dziękuję Ci bardzo, Aleksandro, za rozmowę i mam nadzieję do usłyszenia. Bardzo dziękuję. To była bardzo miła rozmowa. Do usłyszenia. Dziękuję.